No dobra. Po powrocie z tych egzoltów, trochę ich było, prawda? To trzeba trochę odpocząć, zmienić jakiś, przygotować się na tą finalną misję z nimi. Jestem prawie gotowy. Tylko że muszę niestety troszeczkę sobie poprawić jeden Krzysiek. Krzysiek, bez tych nóg to jesteś leser. Dziękuję, dowódco. Wkrótce Aneta. Przygotuję ochotnika do operacji. Poinformuję, gdy procedura dobiegnie końca. Potwierdź. Stanie mi tylko 5 meldów. Wybranego ochotnika do sali przedoperacyjnej. Teraz, moi drodzy, którego? Po zakończeniu modyfikacji genetycznej. Za mało zasobów, wiem. Ty się mało do czego nadajesz, to się nie nadaje. Postrzeganie głębi zawsze coś daje. Wykorzystajmy cały ten meld, który mamy. To tak, może go dostać Józek, taniej pójdzie. Zang, jak on tam wyglądał? Aha, to za mało. Zang niestety będzie musiał używać haka. Dobra, to się przeżyje jakoś. Ty jesteś dobry. Żołnierz wsparcia Fatima też jest. To słuchajcie, mam 5 tylko, no i któregoś by można było jeszcze tutaj podkręcić. Ale za 5 to, moi drodzy, tak, ci nie strzelają. Za 5 jest to. To już jest za 15, za 10. To jest za 15. To jest zrobione. To są drogie rzeczy. Czyli tak, mogę być tu albo tu. No to dobra, ci to jesteście zdechlaki. Trzeba podkręcić teraz tak, albo snajpera, ale obaj snajperzy w tej chwili chyba tutaj się już kombinują. Józka. Józek nie ma nóg. Nie, Józek ma nogi. Zang ma skórę. Ten mu nogi by się przydały. Lepiej jakbyś strzelał, to też by ci było nieźle. Po spodłowaniu. Wiesz to. Doskonale. Natychmiast rozpoczniemy przygotowanie kandydata do operacji. Teraz tak, nie mamy nic meldu. Gdy proces modyfikacji genetycznej. Przejmujemy się tym faktem. Patrzymy, coś tu się da sprzedać. Zwłoki szybowca, zwłoki wraki drona. Drona to jeszcze nie. Stopy, o, już kawałków broni mamy tyle. 482, dobra, nie wygłupiajmy się, sprzedajmy tylko to. Lepiej jest sprzedać w ten sposób niewiele, niż mają nam ukraść egzolty. Generator termiczny uruchomiony. Idziemy obejrzeć. Termik 130. Dobra. Wywalamy ten generator. Dobra. Robimy jeszcze jeden warsztat. No dobra. Cały czas pamiętam, że muszę wybudować tą, jak ona się nazywa. Muszę wybudować, moi drodzy, przekaźnik hiperfalowy, ale to poczekam, aż będę miał wszystkie te. Produkuj przedmioty. Firestormów jest 8. Chcę jeszcze 2. Dobra, nie mam na 2, ale jednego mogę zrobić. To w takim razie będzie potrzebował jeszcze, ile jest w statkach. 2 demony. To już wiem, dlaczego nie chciał wybudować. Hangar jest pełny. Tutaj są. Nie mogę zamienić. Dobra, najpierw transfer. Wywal do tego awalanż. Nie, z tego tutaj transferuj. Ty go na Amerykę Północną przenieś. Potwierdź. Dobra. Produkuj jeszcze jednego Firestorma, jeżeli dasz tylko radę. Nie, nie dasz rady. Działka elektromagnetyczne.
Przezielerium. Mam 131 stopów metali, mam full. Dobra, 3 sztuki. Przezbrajanie. 2 działka. Dobrze. Działko, działko, działko. Te awalansze by się wymieniły, ale to za 3 dni będzie. Dobra, wtedy je wymienię. Modyfikacja genetyczna pierwsza idzie. Zank. No dobra, i tak się nic nie da zrobić. Raport rady. Dowódco, jak na razie jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu XCOM. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Dobra, wszystko żyje. Takich pochwał. Teraz tak, jesteśmy w zasadzie będziemy gotowi. W kontakcie, dowódco. Czy możemy? Ile mamy kasy? Dużo. Wiecie co, to warto zapisać? Bo te egzolty zaraz się tutaj obudzą. I będą próbowały nam zrobić kuku. Zabrać sporo kasy. Lub zepsuć jakieś badania. Dobra, samolot przeszedł. W samolotach zmieniamy już go na działko elektromagnetyczne. Mam jeszcze jedno w zapasie. To moi drodzy tak, dwa. Potrzebuję jeszcze jedno. Dobra. Dwa działka elektromagnetyczne, przy czym jedno mam. Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Dobra. Tutaj wszystko w zasadzie jest. Pancerze widmo, tutaj tego nie potrzebujemy, żadnej broni. Tu wszystko mamy. Granat widmo. Valyrium. Ta. Takie widmo by można było zrobić, ale myślę, że nie ma sensu. Na razie. No jedno zróbmy. Nie wiem, czy któremuś damy to widmo. 13 lerium, 4 wraki poszukiwacza. Dobra, zrób to. A! Granat błyskowy. Trochę mnie korci te pociski rozrywające, ale bym musiał wtedy, moi drodzy, wziąć zwykłe spluwy. I sprawdzać, że po prostu rozrywa pancerz, na przykład takiego sektopoda, no ale tą skuteczność tego jest taka, żebyśmy jednego mieli gościa praktycznie wyłączonego z gry, miałby tylko ewentualnie pistolet do obrony. Nie, nie będziemy tego brali. Zaraz, chwila, moment, czy w pokoju sytuacyjnym? No dobra, nie ma żadnych zleceń. To moi drodzy, jeszcze tak, chwilka. Czy tutaj się to przyzbraja? Tak. No myślę, że za jeden dzień nam... Dobra. Demony są uzbrojone. Zapiszemy sobie stan gry. No i teraz tak. Możemy jeszcze raz spróbować wyruszyć na egzolty. Na zasadzie takiej, że to będzie, moi drodzy, taka zwykła misja, czyli wysłać szpiega i tam zrobić porządek. No ale jeżeli już jesteśmy tak, jak jesteśmy, to szykujemy misję finalną. Tajne operacje. Została nam tylko Rosja. I próba ataku na sztab Exalt. Informują nas, że jeżeli zaatakujemy kraj, który nie będzie bazy, to państwo się wycofa. Mówiłem wam, że w Rosji będzie. Jedziemy. Zatwierdź. Analizuję dane wywiadowcze. O, zatwierdź. Zidentyfikowano położenie. Udało się, dowódco. W oparciu o raporty zwiadu udało nam się potwierdzić położenie głównej bazy Exalt. Możemy rozpocząć atak, gdy tylko padnie rozkaz. No właśnie, więc teraz, moi drodzy, fajnie. Zatwierdź. Polecimy sobie na tą bazę Exalt, ale oczywiście tak. Musimy być wyekwipowani jak dzikie jeże wyposaż. Widmo, plazma, blaster, cacy. Następny. Nie, tak tamtędy to jest źle. Teraz ty, Józek. Masz te nogi teraz.
Dobra, to Zang dostawał coś tam. Widmo, plazma, blaster, skop, granat, pyc. Aneta. Wyposażenie. Widmo. Snajper, tak, 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 dobra. Tam, tam, wyposażenie. Widmo, karabin, pistolet, granat, granat. Dobrze. Żadnego łapania. Kiedyś dla sprawdzenia, żeby zdobyć takiego bonusa, właśnie poszedłem, złapałem Exalta, on się sam zabił. Wstrzyknął sobie truciznę. Samobójca. Teraz tak, wyposażenie, gusio, widmo, widmo. I teraz tak, mamy ten stan, warto go zapisać przedtem. Dobra, zapiszemy, tak. I lecimy na tą bazę Exaltów. Przy czym to będzie długa misja. Ze względu na sposób, w którym zamierzam ją rozgrywać, więc bardzo przepraszam, ale żal mi moich łóżków, do których się zdążyłem już przyzwyczaić. Więc teraz tak. Kosteczki Exaltów. Lądownik dotarł na miejsce. Zbliżamy się do sztabu Exalt. Mieści się na najwyższym piętrze biurowca w centrum miasta. Nie wiemy, ilu znajduje się tam agentów tej organizacji, ale należy spodziewać się potężnego oporu. No dobra, rozpoczynamy misję. Plansza jest zupełnie inna, ale misja jest powtarzalna. Taki mały hangar na wieżowcu. Od razu zapiszmy sobie stan tej misji. Zapisz, proszę. Dobra. I teraz tak. Widziałem jak... Nasza operacja ma jasny cel. Zlikwidować wszystkie siły Exalt w budynku i raz na zawsze pozbyć się tego zagrożenia. Powodzenia, uderzeniowy jeden. Dobra. Więc widziałem jak po prostu ludzie wchodzili tędy i próbowali tutaj rozwalać tego Exalta w ten sposób. No, myślę, że to nie jest za specjalnie dobre rozwiązanie. I moi drodzy, pierwsza rzecz to jest tak. Hyc. Zrozumiałam. No dobra, już jesteśmy tutaj. Czy ty też możesz zrobić hyc? Możesz. I nawet zrobisz to fajnie. Proszę. Dobra. To co jednego mi brakuje, to jeden z tych moich ciężko zbrojnych miśków. Tylko jeden z nich ma tą skórę bioelektryczną. I to chyba jest Zang. Tam, moi drodzy, rozwijając to wszystko, no dobra. Rozumiem. Ruszam. Nie ma nóżek. No jakoś sobie poradzi. Porynnie włazi się wtedy. Albo z haka, ale tutaj stwierdziłem, że spróbuję wyjść tędy. Pozostali chyba mają nogi do skakiwania, więc... Dobra. Biegnę! I jeszcze Krzysio. Krzysio, masz już... O-o! No proszę, niestety... Zaktywowaliśmy ich, tak? Już tam jestem! No zobaczymy. Cała rzecz była w tym, żeby się po cichu tutaj wedrzeć. Trwa włamanie. Cały personel ma się niezwłocznie zgłosić na stanowiska bezpieczeństwa. Widzieliście? No dobra. Taka informacja, że mamy być grzeczni i iść do miejsc ewakuacji. Teraz tak. Opracowany przeze mnie chytry plan polega na tym, że proszę zobaczyć, osobnik, który posiada takiego skoczka, przeskakuje. Zrozumiano, ruszam. Jestem pod wrażeniem. Udało mi się nawet odtworzyć nasz hologlobus. Zdaje się, że mają sporo technologii podobnej do naszej. Zdaje się, że Exalt woli formę niż funkcjonalność. Trudno nazwać to zwycięską strategią.
Teraz, moi drodzy, tak. Trzeba by było niestety... Sorry. Roztasować się tutaj. Teraz tak. Grenadierze. Ruszam. Zajmą pozycję do odpalenia rakiet. Bo nic tak dobrze Exaltom nie zrobi, jak dobrze wymierzona rakieta. Pamiętajmy jednak, że teraz tak. Snajperzy na tym etapie są niestety mało przydatni. Warta. Ty to zaczekaj. Najlepiej jest wtedy, kiedy uda nam się naraz aktywować ze dwie grupki. Ale one są dość sprytnie rozrzucone po całej planszy i z reguły nie są nigdy na tym samym poziomie. Więc tak. Proszę, zobaczmy. Przeskakujemy z tego miejsca. W które? W to nie, bo idzie na... Ale w to, moi drodzy, zniszczymy kolejną szybę. No dobra. Teraz tak. No są tutaj, można czekać. Nie wiadomo jak długo. Ale myślę, że w końcu i tak trzeba coś z tym zrobić. Gdzie są ci nasi grenadierzy? Niestety. Dobra, jest jeszcze jedna opcja. Gdzieś tu jest nasz sympatyczny ten. Gdzie? Tu siedzą. Tu siedzą skubane, no ale dobra. Spróbujemy to zrobić troszeczkę jeszcze chwilę, dobra. Ci są tu. I pytanie, czy już nasz granat by sięgnął tamtej... Tam są dwie trójki. Zbierają się powoli, ale my żeśmy nie wchodzili głównym wejściem, tylko weszliśmy dachem. Teraz tak. Nie mam pewności, że to jest to. Byli na pewno tutaj. Ale już ich nie ma. Są tu. No niech wchodzą. Kolejny raz zwiedzamy pokój Exaltów. No dobra, dopóki się nie ujawnili. Tutaj są, no i tu są, w tym miejscu. Nie wiadomo za bardzo, gdzie jest reszta. Dobra, cała reszta zaczyna się już bawić w wartę. Karabin plazmowy, czyżby to przeskoczyło? Kto to przeskoczył? Anetka. Ach, kochana, ty, Anetko, też posiadasz takie zdolności. Zapomniałem. To, moi drodzy, zmienimy trochę koncepcję, bo myślałem, że niestety, ale nie posiadam już żadnych takich, których można postawić przy zasłonie pojedynczej. A posiadam. Anetka ma tą
urodę. Siły wroga wdarły się do obiektu. Powtarzam. Siły wroga wdarły się do obiektu. Uruchomić protokół bezpieczeństwa Alfa. No, no niestety tak chodzą, że nie da się ich naraz dwóch złapać. Nie jest to prawda. Wielokrotnie mi się udawało. Dobra, dobra! Jeszcze, moi drodzy, raz. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Dobra, jeszcze nie idziemy. Gdybyśmy ich nie aktywowali, by było łatwiej. Mamy 21 na liczniku. To jest chyba ostatni raz, kiedy tutaj bez niczego robimy. A potem zaczniemy już dewastować. Chociaż oni tak widzicie podchodzą jedne grupki do drugich. Gdzie jest tutaj snajper? Tu jest chyba siedzący gnuś, albo tu, tu są. Tu, no ale są dość daleko, no co ja zrobię? Dobra, walimy. Mamy za mało rakiet, żeby się po prostu tak fajnie udało to wszystko ładnie zrobić. No ale dobra, zacznijmy od tego miejsca. Gotowi na fajerwerki? Zepsujemy im stolik. Widzę cel. Słyszeliście to? Dobra. Teraz, moi drodzy, Anetka. Dobra, ruszam. Drugi. Druga. Dobra. Druga grupka. Widzę nieprzyjaciół. Co dalej? Tak jest. Dobra, na razie nie szalejemy. Spróbujemy popsuć trochę. To już byliśmy. Nie, dobra, oddajemy ruch. Najgorsze to jest to, że się regenerują. Uwaga! Nie udało się zatrzymać sił wroga. Powtarzam. Siły wroga wciąż działają na terenie obiektu.
uruchomić protokół bezpieczeństwa Omega. No chodź tu przyjacielu, no wyleczył się niestety. Dobra. Druga rakieta. Tym razem ta. Spróbuję. O-o. Dobra. Zawsze jest mniej. Trzeba podbiec z kolejnym. Ważna sprawa. Musimy się zorientować, co słychać. Wyruszam. Tamci się też zregenerowali. Ale jest szansa. Zacząć ten drugi zestaw. Nie zostanie. Widzę wroga. Dobra. Krzysiu, gdyby ktoś tu wlazł, to się nie ma co wychylać, bo jesteś odkryta. No właśnie, od razu się żeśmy zorientowali. Ta ekipa się rozbiegła. Dobra. Krzysztof, będziesz musiał się udać na stanowisko likwidacyjne. Jak to zrobić? Po pierwsze, za pomocą tego Jinxa sprawdzimy. No właśnie. Jesteśmy tu widoczni, co mi się nie podoba. Teraz tak. Czy ty, Krzysiu, z tego miejsca coś widzisz? Nie ma problemu. To nie jest dobre miejsce. No to na razie zostajemy. Musimy się zwartować trochę. I zrobimy drugą część misji. Ponieważ to już minęło pół godziny. Teraz tak.
Co słychać? Tak jest. No dobra. Krytyczny alarm systemu. Awaria obwodów wewnętrznych. System gaśniczy wyłączony. Działanie centrum dowodzenia zagrożone. No paskudniki jesteście. No dobra. Dobra, to na razie se przerwiemy.